naprawdę zajebałem autem w dom. Coś ty zrobiła? Ja mówię Marcinowi, że to jakiś fatum, a tobie uderzył. Tylko, że to nie jest z winy Marcina. No, tak sobie właśnie dzisiaj uświadomiłem, że tak się k***o napierd... w tym oktagonie. To jest szóstka klatka. Siema. Fajnie, no, dobry początek vloga. Ciuśki po tobie cały czas trzeba sprzątać, bo sikasz pod siebie, no. Ile ty masz lat? 17. 17, teraz miałeś powiedzieć, że ci żaden. Podoba ci się? Podoba ci się, jak pan sprząta? No. No i co? Dobrze się było śmiać? Sprzątaj! Sprzątaj! Szafy, to teraz ja jak coś. No. Filip, masz tu swoją wypłatę. To bonus. Bonus za nic nie robienie. Bonus za to, że przez ostatni tydzień cię nie było. Czy ty to widzisz? Co jest k***a ty? Na pamiątkę dla Marcina od Joli. O. Dziękuję za spełnienie marzeń. Ale że jakich marzeń? My się widzieliśmy? Creepy. Kurczę. Tylko tam jest siatka. Nogą w spodnie tu siadnie. Najpierw pasowałbyś z kodonem przed nami. Ja. Wejście Marcina, kąpę na górę. To mi było dobre. Dało mu się. Dobra. O! Świetnie, nareszcie pomyślał. Stara, przyszedłem do ciebie, zrób mi kawę. Fu, jesteś obrzydliwy w tym momencie. Tak to na co dzień nie aż tak bardzo. Czasami się zdarza. Bo kawę ale... prosi, już nie przesadzaj. No właśnie, nie zostawimy tylko jak wchodzę, mówię zrób mi kawę, a ona fuj, jesteś obrzydliwy. Przyszliśmy do starej. Zrobię swoje standardowe zagranie pod tramach. Chodźcie przed tobą. Co tam? Co fuj? Nawet mnie nie dotykaj, Marcin, no, się szykuje do nagrania. Nie, się szykuje do nagrania. No, Marcin, nie dotykaj mi twarzy, przysięgam. Marcin, nie możesz, Marcin. Ja no, naprawdę się szykuję. No, chodź, Marcin, ja jadę zaraz na gajlach, no, zostaw przytul, mnie. No przytul. Nie dotykaj mi twarzy. Co to? Okazało się... Patrz, je trzeba odkręcić. Trzeba było po prostu takim włącznikiem je włączyć. I one teraz są włączone i tak... O, patrz, czy świecą? No, faktycznie. Wow. Tyle światła, co ja z nim zrobię! Ja pierdolę, Filip! My to musimy kupić do nagrań! Są ozdobne. Wiesz co? Ale ty mnie dzisiaj wkurzasz. Ciągle masz jakiś... Ciągle się pultasz do mnie. Dobra, ej, kompanie. Przepraszam. Daj mi spokój! Spokój! No. Czy ty przypadkiem nie mieszkasz o tutaj właśnie? No dokładnie tutaj. A co, ty piramidę sobie budujesz na ogródku, czy o co chodzi? No. Mamy Egipt w domu? Tak. Egipt w domu. 84,00 równo, ale dzisiaj rano na czczo było 82,40, więc zajebiście. Jest git. Te 79 to będzie bez problemu. Będzie bity, będzie leżał, będzie płakał. Ła! Moi drodzy, ostatnio uzależniłem się od robienia zakupów na... I piłem między innymi Fame MMA, płyn do prania. To jest płyn do pukania. Kolejny. Dzięki. Fajny jest. Podobno jest dobry. To chyba coś z Conan Indien Simon. Wow! Rozgałęziacze. Nie wierzę. 5 rozgałęziaczy? Nie. Coś się zregenerowało. Dostałem krople ze sterydem i pani mówi, że niech się regeneruje i zobaczmy. Czyli będziesz na bombie ocznej. Teraz mogę powiedzieć, że biorę sterydy. Biedron, oczekiwany, Marcin Dubiel. Nie dałem rady wcześniej. Ile można się spóźnić na trening? To już jest przesada. 10:29. Jestem minutę przed czasem. Boże. Mi się wydaje, że ty coś oszukujesz, kłamciuszku mały. Linie lotnicze Airline Wargocki, dzień dobry, proszę zapiąć pazy. Będą jakieś tam turbulencje, ale nieduże. Aż mam ochotę wrócić na trening z powrotem. Fajne to jest, podoba mi się to. Filmowy podoba mi się to. To się słuchajcie, no ja na trening jeżdżę w klapkach. No dobra, no ale on wmawia ludziom, że ma buty, a ma skarpetki na sobie. Nie no, ktoś cię w dekatlonie zrobił, stary. Tym na motorze jeździ normalnie, słuchaj. Nie są to najlepsze buty na motocykl, ale dają radę, no. Widać? Patrz. No. Nie taki kolor. Nie zajebiście śmieszne to jest, bo prawdziwe. Jedziemy na trening kolejny do Tadka Gauera. To jest taki tydzień sportowy. Do walki zostało ile? Trzyma telefon w ręce podczas jazdy. Nie no, stoi stary. 10 sierpnia, czyli do walki zostało 16 dni. nieco ponad 2 tygodnie, co oznacza, że teraz tylko trening. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj kręcimy, proszę zapiąć pasy. Jedziesz, już zapiąłem, już jestem bezpieczny. Treningi z Tadeuszem Gauerem. Za jedyne 8 000 zł za godzinę możecie wyrolować pośladki. Tadeusz jest bardzo profesjonalnym profesjonalistą i uważam, że w swojej dziedzinie jest jednym z miliona takich samych trenerów. Bardzo dziękuję za taką wspaniałą, wyczerpującą recenzję. Jest dobry, naprawdę. No Marcin teraz udaje, że boli, wiesz. Chcecie zobaczyć śmieszną rzecz? Ułóż stopę teraz do środka. Rozśmieszymy wszystkich. No i jedziemy do przodu teraz. To jest ulubiony fragment rolowania Marcina. Kupiłem sobie coś. Czułem, że brakuje mi tego w mojej sypialni. Kupiłeś pralkę? Nie, nie gadaj, że to jest lodówka. Gdzie ty to postawisz, na łóżko? Ja myślałem, że jest trochę mniejsze. To jest jakaś instrukcja czy coś? No przeczytaj, bo lodówka to nie wiadomo, jak do czego może służyć. Trzeba do prądu, czy może ma ukrytą funkcję. A nie było takiej lodówki, co jeszcze ma jakieś tam półki na buty? No i elegancko, może tak zostać. Batony Fame MMA do kupienia tylko w Biedronce. Czyli mi to trochę burzy moją myśl artystyczną. Zastanawiam się, czy... Czyli nie wyjebać na audyst dobry pomysł. No i super, teraz tutaj hoppę, tu lodóweczka, cyk, myk, pyk. Nie, stary! Lodówka w pokoju, mocno! Działa? Ale jaja. Jestem ogromnym fanem Kaczora Donalda. Ja mam kolekcję komiksów taką starą za paręnaście koła. Ale zajebiste! W ogóle ale jak zajebiste. Ten. Jaki... Ale to jest dojebane! Słuchajcie. Sprawa jest. Koła jedna felga kosztuje, więc tam tylko na krawężniki, żebyś uważał, a reszta to jest autokasko, to wiesz, to tam nie ma problemu. Nie no, co ty? Jak turbinę słychać. Ja, zajebiste to jest. Ale czy ty oddajesz autko? Tak, no. Tak. Patrz jakie mam zajebiste. Kaczorem Donaldem. No, ładne. No, fajne. Patrz, wiesz, że to jest namalowane pisakiem? Super. Dawaj! To jest bardzo niestabilna konstrukcja. Nie, spokojnie. Teraz będzie idealnie. Która jest godzina? Słuchajcie, jest godzina... 14:30. Status spakowania? Marcin zapakował pół walizeczki. Recenzja lodówki po pierwszym dniu. Ta lodówka jest niesamowita. Patrz, patrz, nawet maseczka. Czy wy macie maseczki? Ej Marcin, możemy sobie wziąć na trasę te maseczki. Na temat batonów Fame. Dlatego, że batony Fame z lodówki nie polecam. To nie, prawda, są nie, są niedobre! Nie działa nie, ten karmel, który jest płynny. Są o wiele lepsze, jak są niezłe. Tak, wszystko w porządku, ale może będzie się lepiej, jeśli wypije 3 drinki z Jagermeister. Nie ma opcji, tego alkoholu to nawet zapominaj, że go znasz do walki. A 3 shotów nawet samych, bez drinka. Na basen z moim bratem. Zrobiliśmy kilometr na basenie i nawet dał radę. Nie spodziewałem, ej, tak szczerze, nie spodziewałem się, że kondycyjnie dasz radę. Albo jest ze mną coś bardzo nie tak przed walką, albo to rośnie jakiś sportowiec młody. O, no i jakby co, nikt tego nie widział, ale kupiłem sobie makę. Jesteśmy właśnie w Budapeszcie, bo przyjechaliśmy tutaj na event Biotecha, taki event ze wszystkimi influencerami. Jesteśmy w zajebistym miejscu. W ogóle jakoś w Budapeszcie jest 4 razy ładniej, nie? Niż w Polsce. Więcej popatrz na ich pola mokotowskie. Pole mokotowskie. Pole mokotowskie. No nie jest mokotowskie, to jest bardziej niż mokotowskie. Zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową i jedziemy do hotelu, żeby zrobić z Mateuszem trening, bo mam walkę za niedługo, więc nie mogę nie robić treningów. Ja byłem jak dotąd w Budapeszcie, nie wiem, może ze 2 razy. I powiem wam, że za każdym razem, jak stąd wracam, to mam takie wow, to jest naprawdę pięknie. Szczerze, Budapeszt robi robotę, nie to co Warszawa. Jadła się tylko wczoraj i teraz świruje tutaj. Dobry. Teraz ja przyjmuję kamerę, bo zostawiłem swoją tam. Nagrywa vloga raz na miesiąc. Wyślę ci materiał. Nauka stania w miejscu. Po męsku, po męsku. A jak Marcin stoi? Czemu? Pamela stoi bardziej męsko niż Marcin. Pięknie! Dobrze. Jakby ktoś tu chciał wjechać autem, no to przynajmniej się nie pogubi. To jest grane. Ile znaków postawić na drodze? Wszystkie. Chuj, żart. Podjechałam sobie i stanęłam tak jak teraz stoi auto, no nie? No. Spadło mi z kieszeni coś między fotele dwa. Wiesz, siedzę tu i tu mi spadło. Zaczęłam szukać, obracam się, wiesz, tam szukam, wstaję, patrzę, auto jedzie. I uderzyłam w dom. I rozwoiłam obok szpana i zarysowałam przód. Coś ty zrobiła? Nie, Natalia, nie! Spodziewałem się, że powiesz, że ekspres do kawy zepsułaś albo coś, a ty naprawdę zajeb... autem w dom. Tak wyginał cały no. Ja pierdolę, ty masz normalnie tutaj... Widzisz to? Widzę. Patrz, bo tu... O. To jest tragedia. Tu, widać. Tu widać to? No tutaj zarysowane. Ale tu, patrz, jaki jest pomarszczony. No. Ja... Uderzyłam w dom. Ja tylko patrzę, jak to auto jedzie w te krzaki i w taką panikę wpadłam. I tak zahamowałam to, bo jest tak lekko zarysowane tylko, wiesz? Czy Tadek był wtedy w środku? Ojejku, ty przeżyłeś swoją pierwszą... Nie było uderzenia nawet! Ty przeżyłeś swoje pierwsze zdarzenie drugą... Ojejku... Ej, masz bojowe zadanie, bo musisz wymyślić jaki prezent da. Nie ja, tylko my chciałeś powiedzieć. Nie no, ty. Tak, jak najbardziej ja nie mamy bojowe zadanie. No wymyślmy razem, no ja i tak będę musiała po ten prezent pojechać. Myślałam nad tym, co mam na głowie kupić na ten prezent Karolinie. Tylko wiesz, jaki jest największy problem? Ona wszystko ma. Ona wszystko ma. Kupcie jej jakąś biżuterię, torebkę, jakiś dodatek. Torebkę? Pasek. Ona nie nosi pasku. Ewentualnie, myślałam, wiesz o czym? Marcin sobie też kupił ostatnio kosmetyczkę. Okulary przeciwsłoneczne, nice. No bo wiesz, tak to byśmy powiedzieli, nie, no już się wakacje kończą na szczęście. No, im się nie kończą! Yes. Ja mówię Marcinowi, że to jakiś fatum, że akurat ja uderzyłam w dom, a tobie uderzył. Tylko, że to nie jest z winy Marcina, wiesz? Taka jest delikatna różnica. No dobra, no mówcie, co wymyśliliście. No. Ja jestem za... Kosmetyczka, perfumy, biżuteria. Co wymyśliliście? I pasek. Pasek moim Biżu odpada, a ja uważam, że skoro nie nosi pasków, to niech się nauczy. Co wymyśliliście przez ostatnią godzinę? Ma! Perfumy, biżuteria, pasek? Ma, patrz. Miłość ma. Miłość, ma pieniądze, tatka i daj mi. Tadziu! O, wszystko! Tadziu! Ma wszystko! Chcesz zostać nowym psem Karoliny Pisarek? Siema, ej, a czy wy już coś kupiliście Karolinie? Nie, a właśnie mi musi dzwonić, czy może nie wiem, coś trzeba zapomnieć. Bo tutaj jest jakiś pomysł, jakieś może ładnej kosmetyczki albo coś. Ona ma nawet stary piłkę z Chanel do koszykówki. Kupmy jakieś rzadkie Jordany w Grejponcie albo na Chmielnej. Jak lubi koszykówkę. W sumie? Dobra, to ja... Dobra, zajebiście. To ja się zadowolę tylko jaki ma rozmiar, hej? Halo? No, co tam? Sam jesteś? Tak. Czy mogą być buty? Ogólnie to naprawdę mogą być po prostu kwiaty. Zajebiste Jordany! Kupmy i kwiaty za 10 koła! Dobrze, musisz powiedzieć jaki nosi rozmiar buta w Nike'u. 38. I plus powiedz mi jakie ma sportowe buty w jakich kolorach? Ona lubi każde kolory świata różowe. No to... Ale jakie już ma? Każde. Co mam powiedzieć szczerze? Chyba wszystkie kolory ma tak samo jak ja, także to jest... Różowych nie ma chyba, wiesz? Jedno dziecko czy dwa psy i dwa... Dwójka dzieci, Marcin, dwójka dzieci jest optymalna. A z psami co? Bo trójka dzieci to... Ale co, 3 psy masz nieparzyste? No dlatego chcę mieć 4. No to lepiej mieć 2 psy i 2 dzieci. A można mieć 4 psy i 2 dzieci. A możemy mieć 2 psy i 4 dzieci. Możecie powiedzieć, że ja chcę mieć z tobą te dzieci. A kto ja powiedział, że ja chcę mieć z tobą kurwa dzieci? Wybraliśmy buty. Te, o. Są karolinowe? Takie pisakowe? Tak, zdecydowanie. Tak, są różowe, będą pasowały do Rogera. Najgorsze, nie lubię wchodzić do takich sklepów, dlatego że ja później mam ochotę od razu wyjść z czymś dla siebie. I dla ciebie, Filip. Żartuję. No i mamy budki. No i super. To teraz Robertowi musisz powiedzieć, że za 4 koła kupiliście parkę. Wiesz jak jest, nie? Trzeba robić siano. Ja sobie wziąłem apartament w tym hotelu. I jak będziesz potrzebował z nami, to na razie. Siemka. Co? Czemu tu nie ma windy? Jak jest winda? Która nie działa. Ty... Winda się zepsuła. No dobrze, wszystko. Zepsułeś nam windę? To są 2 piętra, ludzie. Skąd on ma tyle pieniędzy? Jesteś obrzydliwie bogaty. Filip dostaje 42 000 euro miesięcznie wypłaty. Marcin, mam dla ciebie prezencik. Grę planszową. Nawet jest twoja karta. Marcin Dubiel, kawalarz. Zobaczysz. Ej, tu jestem ja, naprawdę tu jestem ja. Generalnie kupiłem takie coś. To są naklejki na auto i to miał być prank na Marcinie. I Marcin mówi, że ty przyszły ci jakieś zwroty. Musiałeś coś wysyłać. Ja mówię, że nic nie wysyłałem. I otwieram przy nim i... A ja sobie zamówiłem włoskie też płyny do prania. Wielofunkcyjny żel z aloesem. Nie zamówiłem tego na 100%. To przyszło prosto z Chin. Honey Peach. Ale gówno. Siema. Ksiowek. Wystarczy. Ciolero. Siema Filip. Ciao. Co kurwa? Ja w robocie jestem, kurwa. My z Filipem już gadaliśmy. A jak? Nie dałem w razie czego, nagrywamy teraz. Filip spotkał się z Kacprem. Ja tak sobie właśnie dzisiaj uświadomiłem, że tak się kurwa napierdolę w tym oktagonie. Ale jest żółska klatka jak coś. Zacznie się trend na ten, że ludzie będą z laptopami przychodzić, z tabletami. Teraz przychodzę z asystentką swoją. Ma prawo, nie? Do tego notesa. Jakby nie można, nie ma w regulaminie programów, że nie możecie... Nie ma w ogóle regulaminu programu. Tak, ale... Są małe sprawa. Smakował? Wywalczyliśmy pozwolenie na zjedzenie jednego banana, Filipa. Wyszła spina, dlatego że obudziłem się dzisiaj i nagle się okazało, że mam ze 3 kg więcej niż myślałem, że mam. No miałem 82 i nagle się budzę się i mam 83,75. Nie no, zjadłem tylko pół paczki żelek wczoraj, a on mówi, a to zajebiście. I nagle cukry proste jesz, a ja mówię, no ale tylko pół paczki żelek, no. Nie dodawałem tego, że tam były jeszcze 2 Kinder Cards i w sumie to była cała paczka żelek. Pani Patrycja do mnie napisała. Dzisiaj o 11:35. Przyszły mi ostatnio banany razem z innymi zakupami spożywczymi i są tak zielone, to było jakieś 5 dni temu, że nie da się w ogóle ich nawet otworzyć. No więc wpadłem na pomysł dzisiaj, że zamówię jeszcze raz banany, no to przecież nie przyjdą znowu takie same. I co? I to. Dzień dobry Pani Marcinie, w imieniu brandu bananów Jelo bardzo przepraszamy za jakość bananów, które Pan otrzymał od swojego dostawcy żywności. Zdarza się, że w procesie dojrzewalniczym niektóre kartony z bananami nie dojrzewają do odpowiedniego stopniu. W ramach rekompensaty chcielibyśmy przekazać Panu karton pysznych bananów Jelo w odpowiednim kolorze. Zależy nam na wspieraniu ludzi aktywnych, promujących zdrowy tryb życia. Jeśli jest Pan zainteresowany, tak, miło, że się firma z bananami odzywa do Ciebie. Ale trzeba im powiedzieć, żeby to po walce wysłali. Ej, taką pokazówkę, nagrajmy taką pokazówkę. No i teraz nogę do przodu, tak? I do tyłu mylisz. Trzyma. No coś takiego. O kurwa. Ej, fajnie tak sobie przyjść wieczorem.